Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was następny rysuneczek w stylu kawaii. Tym razem jest to słoik z Nutellą, bardzo sympatyczny. Zapraszam Was serdecznie. Będziemy potrzebować jak zwykle małej karteczki, do tego ołówka, różnych flamastrów i gumki. Ja tutaj mam cienkopisy czarny, brązowy i do tego czerwony i różowy flamaster. I zaczynamy tradycyjnie od szkicowania. Najpierw rysuję dwie równoległe linie z jednej i z drugiej strony kartki. To będą boki słoika. I tutaj z jednej strony i z drugiej. Musicie sobie mniej więcej zwizualizować, jak ten słoik ma wyglądać, żeby wyszedł symetryczny. W tym miejscu słoik zmierza w stronę denka i tutaj mamy denko. A z drugiej strony zmierza w stronę zakrętki, czy też dekielka, zwał jak zwał. Tutaj również takie dwa łuki. No i teraz zakrętka. I tutaj poprawię ten jeden bok, bo się trochę zapadł. No a teraz czas na etykietkę. I kiedy etykietka gotowa, to oczywiście trzeba ją wykończyć napisem. I piszemy Nutella. Tak mniej więcej jak jest zazwyczaj napisane taką czcionką na Nutelli. Dwa razy L i na końcu A. I oczywiście, ponieważ jest to rysuneczek w stylu kawaii, potrzebujemy buźki, oczek i rumieńców. Mamy duże okrągłe oczka na początek z refleksami w środku. Bardzo małe rumieńce i jeszcze uśmieszek. Tak wygląda szkic. A teraz możemy zabrać się za kolorowanie. Jeszcze trochę poprawię, bo widzę, że jest mało symetrycznie i mogę kolorować. Najpierw brązowo, czyli czekoladowy krem w środku. Potem napis. I jeszcze oczka.
I jest rysuneczek gotowy. W sumie to jest malowanie, rysowanie, kolorowanie. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!